Monachijska konferencja bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych spotkań dotyczących bezpieczeństwa globalnego. Polska pokazuje się tutaj jako adwokat silnej Europy i silnego, wzmocnionego aliansu NATO. Jednocześnie też jesteśmy tutaj wiarygodni, ponieważ jako jeden z kilku tylko krajów NATO wypełniamy to zobowiązanie, żeby wydawać co najmniej 2% PKB na politykę obronną, na zbrojenia. Jednocześnie też Polska pełni ważną rolę na wschodniej flance NATO. Jesteśmy adwokatem bezpieczeństwa Ukrainy i staramy się uświadamiać światu ryzyko związane z agresywną polityką Rosji na naszej wschodniej flance. Tutaj podczas mojego wystąpienia, podczas moich rozmów z premierami różnych państw dyskutuję właśnie o tym, jak to nasze bezpieczeństwo jeszcze dalej umocnić, wykorzystując siłę naszej gospodarki i wiarygodność naszej polityki.